W administracji publicznej w dzisiejszych czasach przy wymogach związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt jesteśmy w stanie w pełni odwzorować obieg dokumentów w urzędzie. Zajmujemy się profesjonalnie takimi wdrożeniami i prowadzimy takie wdrożenia w ramach naszego systemu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy przede wszystkim digitalizować dokumenty, czyli wprowadzać je do systemu za pośrednictwem skanera, rozpoznawać tekst, co ułatwia później poruszanie się w dużej ilości dokumentów, wyszukiwanie po rozpoznanym tekście, no i co za tym idzie, załatwiać kontekstowo sprawy urzędowe, jeżeli rozmawiamy o administracji publicznej, właśnie związane z tym dokumentem, który wchodzi do urzędu i dokumentem, który wychodzi kończąc sprawę. Zalety e-dokumentów to przede wszystkim digitalizacja, czyli to, co powiedziałem, możliwość łatwej pracy z dużą ilością dokumentów, oszczędność czasu poprzez to, że nie musimy szukać fizycznie w segregatorach informacji, które akurat chcemy znaleźć. No i przede wszystkim tańszy koszt obsługi, nie musimy drukować dokumentów, wydawać pieniędzy na papier z drukarki. Planujemy duże wdrożenia w branży przemysłowej, zarówno w administracji oraz w branży energetycznej. W najbliższym czasie wszystkie firmy będą zmierzały do tego, żeby powstało tak zwane wirtualne biurko, gdzie pracownik po zalogowaniu się do systemu może rozpocząć pracę, pracować cały dzień w jednym systemie i później załatwiać w nim wszystkie sprawy, które są związane z jego rolą w organizacji.